Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Kłaniam się, dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem dziś w pierwszej kolejności Janusz Steinhoff, były minister gospodarki i były wicepremier. Rozmawiać będziemy oczywiście o tym, co przede wszystkim w większości Polaków sen z powiek spędza, czyli o perspektywie bezpieczeństwa energetycznego na najbliższe miesiące. Według premiera Mateusza Morawieckiego i innych przedstawicieli rządu Zjednoczonej Prawicy nie ma obaw o to, czy zabraknie węgla lub prądu, ale eksperci są już zupełnie innego zdania. Podkreślają, że składy węgla świecą pustkami i wszystko wskazuje na to, że rząd nie zadbał o to, żeby zabezpieczyć dostawy węgla właśnie. W związku z tym sytuacja może być coraz trudniejsza. Inni także dodają, że problem może pojawić się również z gazem. Sprawa oczywista, wojna w Ukrainie. Kwestia embarga na import rosyjskiego węgla, ale to nie wszystko, bo bezpieczeństwo energetyczne, jeżeli chodzi o gaz, miał nam zapewnić rurociąg Baltic Pipe. No i rzeczywiście, on za chwilę ruszy, ale problem polega na tym, że oczywiście cały czas powołuje się na ekspertów. Przedstawiciele rządu zapomnieli zawrzeć kontrakty na dostawę tego gazu, w związku z tym wykorzystamy tylko 25% mocy przerobowej tego rurociągu, przynajmniej wszystko na to w tej chwili wskazuje. Czy da się tę sytuację nadrobić? Jak bardzo ona jest niebezpieczna? Jaki będzie miała wpływ na odbiorców indywidualnych, ale także na duże firmy, fabryki, bo one także mogą być zagrożone? Czy musimy przygotować się na przykład na przerwy w dostawie energii elektrycznej? To wszystko podsumujemy dzisiaj z panem ministrem Steinhoffem i także porozmawiamy o tych dwóch ustawach, które proponuje premier Mateusz Morawiecki, które mają złagodzić wzrost cen energii, bo ja nie wiem, czy państwo o tym słyszeli, ale narracja rządu w tej chwili jest taka, że powinniśmy cieszyć się z tego, że podwyżka cen energii elektrycznej nie będzie wyższa niż 40%. W tej chwili właśnie ten pułap uznawany jest za sukces i powód do chwalenia się. No, przypuszczam, że gdybyśmy usłyszeli jeszcze rok czy dwa lata temu, że musimy cieszyć się z tego, że podwyżki energii nie będą wyższe niż 40%, to wszyscy złapalibyśmy się za głowę. W tej chwili jest to główny element propagandy sukcesu. No i właśnie, jak mogą wyglądać nasze rachunki, jak długo ten kryzys potrwa i właśnie, czy rząd jeszcze przed okresem grzewczym ma czas i możliwości, żeby te wszystkie niedociągnięcia nadrobić. Bardzo ważny temat dotyczący nas wszystkich, także zapraszam Państwa do uważnego wysłuchania tej rozmowy. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania do Janusza Steinhoffa, to oczywiście proszę pisać w komentarzach u nas na czacie. Ja postaram się takie najciekawsze panu ministrowi także zadać. Po godzinie 9:30 Państwa gościem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli była ambasador Polski w Moskwie, w Rosji, obecnie dyrektorka Instytutu Strategie 2050. Oczywiście podsumujemy wszystko to, co wydarzyło się wczoraj, 24 dnia sierpnia, w Dniu Niepodległości Ukrainy. Oczywiście zmasowane ataki, tak jak wszyscy się spodziewali, Federacji Rosyjskiej na ukraińskie tereny. Ataki rakietowe, bombardowania, mnóstwo ofiar śmiertelnych, cywilów, zginęło także kilkoro dzieci, także sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. No ale przekaz od Wołodymyra Zełenskiego jest jeden, stabilny i niezmienny. Nie poddamy się i nie ulegniemy naszemu wrogowi. Nie ma tutaj już miejsca na negocjacje, nie ma miejsca na rozmowy pokojowe, jest tylko miejsce na zwycięstwo Ukrainy. Zresztą Zełenski podziękował wczoraj nie tylko polskiemu rządowi, polskiemu prezydentowi za wsparcie, ale przede wszystkim polskiemu społeczeństwu za to, jak zachowało się po 24 lutego, jak z szerokimi ramionami przyjęło uchodźców z Ukrainy do swoich domów. Rzeczywiście tę wdzięczność było bardzo mocno czuć także na Placu Zamkowym, gdzie wczoraj odbyła się taka, szukam dobrego słowa, uroczystość nie jest chyba najlepsza, no takie spotkanie i Polaków, i Ukraińców właśnie w związku z Dniem Niepodległości. Tam przypominano wszystko, co wydarzyło się od początku wybuchu tej koszmarnej wojny i rzeczywiście nacisk na tę nową, miejmy nadzieję, przyjaźń polsko-ukraińską nałożony był bardzo mocny. Putin się przeliczy, tak Pentagon przestrzega Rosję. Zastępca szefa Pentagonu przekazał, że nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, przypominam Państwu, że wczoraj Joe Biden mówił, że będzie on wart niemal 3 miliardy dolarów, ma pokazać zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w kwestię wzmacniania bezpieczeństwa na bardzo długi czas. Putin się przeliczy, myśląc, że nas przeczeka, tak podkreślił amerykański urzędnik i dodał, że dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale całego regionu, w tym
Polski. Dlatego to Państwu cytuję, bo to rzeczywiście ze strony Stanów Zjednoczonych bardzo ważna deklaracja. To jest oczywiście kwestia omawiania tego wartego prawie 3 miliony dolarów pakietu pomocy wojskowej. Podczas konferencji prasowej w Pentagonie oczywiście to wszystko się wydarzyło. No i zastępca Pentagonu, szefa Pentagonu stwierdził, że część z uwzględnionych w pakiecie systemów, tutaj dokładny cytat, dotrze do Ukrainy dopiero za rok, dwa albo 3 lata. Pokazuje to długoterminowe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych wbrew kalkulacjom Kremla, ale niestety pokazuje też, że według amerykańskiego wywiadu, amerykańskich urzędników, ta wojna będzie wojną długoletnią i nikt tam nie liczy na to, że ona zakończy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. I to akurat jest bardzo smutny i mało optymistyczny, muszą Państwo przyznać, sygnał. Dzisiaj także wiele mówi się o tak zwanym niecnym planie Putina. Ma chcieć wywrzeć na Europie presję, chce zmusić kraje europejskie do nacisków na Ukrainę, aby ta zgodziła się na warunki Moskwy i uzgodniła korzystne dla Rosji zawieszenie broni. Tak podaje agencja Reutera. Putin ma nadzieję, że jego plan ziści się dzięki rekordowo wysokim cenom energii oraz możliwym niedostatkom surowców energetycznych, więc cały czas energią i właśnie tymi surowcami energetycznymi Władimir Putin będzie grał. Pytanie, czy to będzie gra skuteczna dla Federacji Rosyjskiej i czy państwa europejskie będą w stanie przeciwstawić się takiemu szantażowi energetycznemu, no i czy społeczeństwa europejskie, będące znacznie dalej niż my od wojny w Ukrainie, będą chciały i będą mogły ponieść właśnie tak wysoką cenę walki o wolność nie tylko Ukrainy, ale także Europy. Putin oczywiście liczy na to, że Europa się podzieli. Zresztą już widać takie pierwsze sygnały. Drugie zbliżone do Kremla źródło podało, że w opinii Moskwy już dają się zauważyć pęknięcia w europejskiej jedności, a proces ma przyspieszyć wraz z trudnościami, o których rozmawiamy od początku tego programu, czyli z trudnościami energetycznymi zimą. I tu stawiam kropkę, dlatego że o trudnościach energetycznych, tak jak Państwu obiecałam, porozmawiamy zaraz z ministrem Steinhoffem. Także zapraszam Państwa na to spotkanie. A wcześniej kilka słów od pani minister Moskwy. I pierwszy element interwencji, który zaplanowaliśmy dla tej największej grupy, 43% odbiorców w Polsce jest objętych tym ciepłownictwem systemowym na poziomie taryfy. Blokujemy podwyżki, zapewniając jednocześnie system dopłat dla ciepłowni. Ta maksymalna podwyżka to jest 40%. Jednocześnie patrząc na wzrosty cen surowca, dzisiaj Państwo, myślę, tak samo jak i my obserwujemy te wzrosty cen surowca przy gazie, to jest 2,5 nawet i do 3 razy w stosunku do sezonu grzewczego. To samo dotyczy tych wszystkich, którzy mają indywidualne źródło ciepła i nie jest nim węgiel, a jest nim pelet, gaz, drewno kawałkowe czy olej opałowy. Tutaj podobny mechanizm, tak jak w dodatku węglowym, z jednoczesną blokadą ceny na poziomie 40%. Pelet 3000, gaz LPG 500 zł, drewno kawałkowe 1000 zł, olej opałowy 2000. Czyli dodatek, tak jak dodatek węglowy, dodatek peletowy, gazowy, olejowy, według tego samego mechanizmu, złożenie wniosku do 30 listopada i wypłata na gospodarstwo domowe, oczywiście z zastrzeżeniem oparcia o centralną ewidencję emisyjności budynku. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Janusz Steinhoff, były wicepremier, były minister gospodarki. Kłaniam się, panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, przedstawiciele rządu Zjednoczonej Prawicy przekonują nas teraz, że to świetna wiadomość i że powinniśmy cieszyć się z faktu, że podwyżki cen energii elektrycznej nie będą wyższe niż 40%. Pan się cieszy? Nie, ja się nie cieszę, natomiast mam świadomość, że musimy zrozumieć jako społeczeństwo bardzo trudną sytuację w Europie i na świecie na rynku nośników energii. Te nośniki energii w Europie, no, w efekcie znanych wydarzeń za naszą wschodnią granicą, wyjątkowo podrożały. No, jako społeczeństwo musimy, niestety mówię to z przykrością, ale musimy zapłacić cenę za wsparcie naszych braci z Ukrainy. Natomiast rząd w tej materii, no, postępuje co najmniej nieporadnie. Pierwsza
ustawa, która w oparciu o którą chciano dopłacać do węgla, no, była wyjątkowo nieprzemyślana. Chwała Bogu, że z niej się wycofano. Zamieniono ją na ustawę, która otworzyła drogę do subwencji dla osób, które opalają swoje domy węglem. Sama idea była niezła, natomiast fatalne wykonanie. No, nie można było przecież tolerować sytuacji, w której jedynym beneficjentem tej regulacji byli ludzie, którzy opalali swoje domy węglem, a ci, którzy opalali innymi nośnikami energii, w ogóle nie zostali uwzględnieni. W tej chwili jest sytuacja inna. Rząd przygotowuje na razie tej ustawy, nikt nie widział, ustawę, która otwiera drogę do dopłat dla odbiorców ciepła, dopłat dla osób, które zużywają pelet, gaz LPG, czy też inne nośniki energii. To jest krok we właściwym kierunku. Natomiast generalnie, no, ja nie jestem zachwycony tymi regulacjami. Moim zdaniem trzeba było wprowadzić jedną regulację dla wszystkich nośników energii. Wprowadzić równocześnie kryterium dochodowe, bowiem to kryterium jest wyjątkowo potrzebne, biorąc pod uwagę skalę obciążeń budżetu państwa tymi dopłatami. Myślę, że postępuje rząd tutaj bez jakiejś myśli przewodniej, że bardzo często reaktywnie działa na takie czy inne uwarunkowania polityczne. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że niestety jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Problem, pani redaktor, z węglem mamy na własne życzenie, bo wprowadziliśmy ni stąd, ni zowąd embargo na dostawy tego węgla z Rosji w ciągu kilku dni. Tutaj również nie popisała się opozycja, dlatego że wszyscy głosowali nad tą ustawą. No i znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowo trudnej. No tak, panie ministrze, przepraszam, pozwolę sobie wejść w słowo, tylko wydaje się, że chyba nie bardzo opozycja miała wyjście w tej sytuacji, no bo wiadomo, że wtedy byłaby przedstawiana jako ta, która chce w dalszym ciągu finansować wojnę Putina z Ukrainą. To jest no, oczywista oczywistość, że tak to by było wykorzystywane. Panie redaktor, ja jestem staroświeckim politykiem, dlatego też uważam, że politycy powinni kierować się dobrem państwa w każdej sytuacji, nie zważać na ewentualne populizmy, które występują w polityce. Natomiast Unia Europejska, a my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, podjęła racjonalną decyzję, mało tego, znaczenie embarga w stosunku do Rosji, no, ma tym większe znaczenie, im więcej krajów je podejmuje jednocześnie. Mogliśmy wpisać się w koncepcję Unii Europejskiej, która wprowadziła to embargo dopiero kilka dni temu w życie. Ono jest skuteczne, natomiast kraje Unii Europejskiej zgromadziły stosowne zapasy. A jak to jest u nas, panie ministrze? Jak to jest z tymi zapasami? Bo kiedy dziennikarze w tej chwili jeżdżą kontrolować składy węgla, no to one świecą pustkami. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że świecić nie będą, że węgla nie zabraknie. Jak pana zdaniem wygląda sytuacja i czy jak zwykle prawda leży gdzieś po środku? Myślę, że wygląda nie najlepiej. Węgiel można kupić oczywiście na rynkach światowych. Mhm. Jest problem z jego transportem. No, cena węgla jest niebotyczna, bo wynosi w tej chwili w portach ARA gdzieś około $360 za tonę. No, przypominam, że jeszcze rok temu ta cena węgla gdzieś oscylowała wokół 80 dolarów. Także podwyżka jest adekwatna do
podwyżki innych nośników energii, przy czym najniżej trzyma się ropa na poziomie 90 kilku dolarów za baryłkę. Ale wracając do pani pytania, no muszę powiedzieć tak, że jestem tutaj pesymistą. Będzie trudno sprowadzić takie ilości węgla opałowego, jeszcze raz podkreślam, to jest specyficzny węgiel o grubszym uziemnieniu, który jest częścią węgla, który kupuje się w postaci tak zwanego niesortu, to jest jakieś 15% całej masy węglowej, którą sprowadzamy. Musimy to odsiać, musimy mieć porty, w których te ładunki węgla, te duże statki będą rozładowywane. Musimy mieć opracowaną logistykę wewnątrz kraju, aby ten węgiel rozwieźć do składów węglowych. Także jest to wielki problem, problem logistyczny. No i zobaczymy, jak rząd się z tym uporał. No właśnie, panie ministrze, to jeśli mogę... Proszę, bo chyba... Nie jestem takim optymistą. Rozumiem. Mówi pan, węgla opałowego może zabraknąć, że może się pojawić z tym problem. Co to oznacza tak naprawdę dla nas, indywidualnych odbiorców? Czy to oznacza, że będzie nam zimno po prostu? Czy że będą przerwy w dostawach ogrzewania mieszkań? Czy temperatury w mieszkaniach będą niższe? Czy tego nie da się już nadrobić przed okresem grzewczym? Bo przepraszam, ja pewnie z pańskiej perspektywy zadaję zupełnie podstawowe pytania, natomiast no, jeżeli ktoś się na tym kompletnie nie zna, no to zastanawia się nad tym, co oznacza pusty skład węgla, jeżeli chodzi przede wszystkim o węgiel opałowy, o którym pan wspomniał. No, zdecydowanie będzie to wielki problem dla tych odbiorców, którzy zdani są na opalanie swoich domów węglem. Mhm. Mamy ich dość dużo, to zużycie węgla opałowego w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę inne kraje Unii Europejskiej. No i dlatego też ja nie wykluczam sytuacji, w której będzie ograniczona sprzedaż do jednej tony jednorazowo po to, aby rozłożyć, że tak powiem, w czasie dostawy tego węgla. No i jeszcze raz podkreślam, będzie to wielki problem. Natomiast oczywiście węgiel u odbiorców komunalnych, no można w niektórych przypadkach zastąpić innymi nośnikami energii, jak pelet czy na przykład drewno kawałkowe, no, czy energia elektryczna, prawda? Natomiast jedno jest istotne, panie redaktor. No, ogrzewanie naszych domów, bez względu na to, czym palimy, czy mamy ciepło systemowe, czy ogrzewamy swoje domy gazem, czy węglem, będzie w tym roku wyjątkowo drogie. I czy będziemy musieli obniżyć temperatury? Ja myślę, że tak. W naszych domach będzie chłodniej i to ze względów ekonomicznych. Po prostu Polaków nie będzie stać na utrzymywanie takich temperatur, do jakich przyzwyczaili się w poprzednich sezonach grzewczych. Panie ministrze, a kto tak naprawdę ponosi za to odpowiedzialność? Bo oczywistą sytuacją jest to, że bardzo dużo zmieniło się przez to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, przez wojnę w Ukrainie, przez to, że no, zupełnie musieliśmy zmienić politykę wobec Federacji Rosyjskiej. Ale czy tylko to? Czy rząd pana zdaniem tutaj nie popełnił, choć chyba jest to pytanie retoryczne, ale jednak zaryzykuje jakichś podstawowych błędów dotyczących... No, przespania tych kilku miesięcy od wybuchu wojny, kiedy można było się przygotować lepiej? Ja myślę, że pani redaktor, po pierwsze, no, trzeba mieć tą świadomość, że ta sytuacja, która zdarzyła się za wschodnią granicą, była nieprzewidywalna, chociaż my Polacy od bardzo długiego czasu nie mieliśmy jakiegokolwiek zaufania do Rosji jako rzetelnego dostawcy nośników energii i my przygotowaliśmy się do tej sytuacji, z którą mamy do czynienia obecnie. Czyli jesteśmy całkowicie przygotowani na import, szczególnie gazu, z innych niż rosyjski kierunek. Natomiast cała Europa podjęła decyzję o embargu, i ta decyzja nie jest przez nikogo kwestionowana, przynajmniej przez większość
My w Polsce uważamy, że był to nasz obowiązek, żeby podjąć tę decyzję jako członek Unii Europejskiej. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia niestety z niedoskonałością naszej administracji państwowej, no, z efektami tego populizmu, który panuje na politycznej scenie. Mamy do czynienia z zaklinaniem rzeczywistości. No, gdy słyszę zapowiedzi naszego rządu, że my jesteśmy całkowicie bezpieczni, jeśli chodzi o gaz ziemny i tak dalej, i tak dalej. No nie jesteśmy całkowicie bezpieczni, bo te zapasy, które mamy zgromadzone w naszych magazynach, wystarczą nam na miesiąc. My mamy co prawda magazyny zapełnione gazem w 100%. No tylko mamy małe magazyny. Ale magazyny w stosunku do naszego zużycia gazu mamy jedne z najmniejszych w Europie, więc trzeba się patrzeć na to z tej perspektywy. Rząd bardzo często nadmiernie optymistycznie zapowiada takie czy inne działania. Natomiast widzimy to na każdym kroku. No nieudolność administracji. Nieudolność administracji, zaklinanie rzeczywistości, mieszanie kompetencji. No, gdy ja widzę, że minister środowiska zamiast zajmować się Odrą, zajmuje się sprowadzaniem węgla i dystrybucją tego węgla i rekompensatami i tak dalej, i tak dalej. To dla mnie jako człowieka, który spędził trochę lat w administracji, no jest to całkowity bałagan w administracji. A na drugim biegunie mamy problem Odry i nieudolność tych wszystkich służb, które powinny monitorować sytuację na polskich rzekach. A czy jeżeli chodzi o węgiel, bo o gazie za chwilę jeszcze porozmawiamy, czy jeżeli chodzi o węgiel, to uda się rządowi pana zdaniem, albo czy rząd ma jakieś możliwości, może w ten sposób lepiej zapytać, czy rząd ma jeszcze jakieś możliwości, żeby nadrobić tę sytuację do momentu rozpoczęcia okresu grzewczego, czy już jest za późno? Nie, rząd ma bardzo ograniczone możliwości. Rząd chce w ogóle ręcznie sterować tymi całymi procesami. No, musimy pamiętać o tym, że przepustowość naszych portów i całej infrastruktury wyładowczej jest ograniczona, bo my sprowadzaliśmy węgiel drogą lądową w większości. No i tą infrastrukturę mamy przystosowaną do tego modelu importu, czyli import węgla z Federacji Rosyjskiej z drogą lądową. Tam były stacje rozładunkowe, były sortownie tego węgla i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz trzeba to przestawić. Tak jak mówię, rząd, podejmując decyzję o wprowadzeniu tego embarga, nie przeprowadził jakichkolwiek analiz skutków tej decyzji. Tego się nie robi. Natomiast no niestety mamy ten problem na własne życzenie, tak jak powiedziałem. Teraz rząd faktycznie przez spółki Skarbu Państwa no sprowadza ten węgiel z różnych odległych zakątków świata. Myślę, że sprowadzenie samego węgla do Polski nie będzie wielkim problemem. Natomiast problemem będzie rozładunek w portach. Niewykluczone, że będziemy musieli korzystać z portów w sąsiednich krajach i sprowadzać ten węgiel koleją. No, podkreślam to z całą mocą. Jest to duży problem logistyczny, no i nie wiadomo, jak się potoczy ta sytuacja. A jak się potoczy sytuacja, panie ministrze, z Baltic Pipe? Bo przecież wiele było mowy o tym, jak on zmieni naszą sytuację energetyczną, nasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dostawy gazu. Tymczasem problem chyba polega na tym, że ktoś zapomniał zawrzeć kontrakty. Nie tyle zapomniał, co nie zawarł ich, jako że nie miał, myślę, wystarczającej determinacji w określonym czasie. Gdy budowaliśmy Baltic Pipe, zdecydowanie samo zrealizowanie tego projektu jest wielkim sukcesem tego rządu, a właściwie sukcesem dwóch osób, które do tego się bardzo przyczyniły. Przede wszystkim ministra Naimskiego, no i pana prezesa Woźniaka.
poprzednio ministra gospodarki, to oni forsowali ten projekt, no i razem z Gaz-Systemem udało się ten Baltic Pipe zbudować. On będzie w pełni drożny od 1 stycznia, jak słyszę. Natomiast co do gazu, no cóż, nie mamy zawartych kontraktów na wypełnienie, które by pozwoliły wypełnić Baltic Pipe. Baltic Pipe ma przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych. Natomiast coś, co jest pewne, to mniej więcej 3 miliardy metrów sześciennych gazu, niespełna 3 miliardy metrów sześciennych gazu, które my wydobywamy na Salfie Norweskim poprzez spółki zależne Pegnigu czy też Lotosu. Znaczy to jest w uproszczeniu wykorzystanie Baltic Pipe w 25% mniej więcej. I to jest pewne. Mhm. Natomiast powinniśmy zawrzeć kontrakty na dostawy gazu od przedsiębiorców norweskich. No cóż, do tej pory tych kontraktów nie zawarliśmy. Ale panie ministrze, dlaczego nie zawarliśmy? Bo mi się to szczerze mówiąc nie mieści w głowie, szczególnie w tej sytuacji, kiedy już można było się spodziewać, jak sezon grzewczy i w ogóle ta jesień i zima będą wyglądać. Jak to jest możliwe? To może dwa słowa na temat obecnej sytuacji. Obecnie jest bardzo trudno zawrzeć te kontrakty, dlatego że konkurencja jest niesamowicie duża. Poprzez Norwegowie wydobywają 119 miliardów metrów sześciennych gazu i absolutnie nie wypełnią tej luki, która wynika z redukcji dostaw z Federacji Rosyjskiej. Natomiast dlaczego nie zawarliśmy wcześniej? No, pan prezes Woźniak publicznie powiedział, że on, odchodząc z Pegnigu, z niewiadomych mi powodów, wielka szkoda, bo to świetny fachowiec, no miał prawie dopięte kontrakty na dostawy gazu. Jego następcy nie podjęli tych rozmów, w każdym razie ich nie sfinalizowali, nie ma umów. A dlaczego? Dlatego, że oni się ciągle zmieniali. Ja nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego obecna administracja pozbyła się tak świetnego fachowca, jakim był pan prezes Woźniak, bardzo doświadczony prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dlaczego w ciągu krótkiego czasu pojawiło się w tej firmie trzech jego następców, prawda? Czyli ta wymiana tych kadr niesamowicie częsta. Ślady prowadzą do prezesa Orlenu, że to on wymieniał tych prezesów, w każdym razie miał wpływ na to, kto będzie prezesem Pegnigu, jako że przymierzał się do fuzji Orlenu, tym razem z Pegnigiem. I to jest moim zdaniem, tę sytuację należy ocenić wyjątkowo krytycznie, że minister aktywów państwowych dopuścił do sytuacji, w której po pierwsze wymiany prezesów tak ważnej firmy miały niemerytoryczny charakter. Przychodzili tam ludzie, którzy nie dysponowali stosownym doświadczeniem w branży. No i nie było czasu na zawieranie tych kontraktów. To jest klasyczny przykład no, nieodpowiedzialności, że tak powiem, administracji państwowej, która się przekłada na fatalną politykę kadrową w spółkach Skarbu Państwa. Przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą nawet, o co chodzi, zanim się zorientują, no niestety otrzymują dymisję, no i przychodzą następni. No, ostatnia nominacja w Gdańskiej Energii, prawda, pani, która była prezesem wcześniej Lotosu. No pani, która wiele lat temu była księgową pana Obajtka, no to nie bójmy się nazwać rzeczy po imieniu, to jest przyjaźń wieloletna i jak rozumiem trzeba ją jakoś wynagrodzić. Pani redaktor, no po pierwsze całkowitej nieodpowiedzialności, ja nie waham się użyć tego określenia, administracji państwowej, że dopuszcza do takiej sytuacji, że prezesem jednej z największych firm, czyli Lotosu w Polsce,
prezesem zasiadającym na miejscu pana Olechnowicza, który zbudował potęgę tej firmy, no jest osoba niedysponująca podstawowym doświadczeniem w prowadzeniu biznesu. No, w tej chwili powtarzamy to, czyli jeden człowiek, czyli pan prezes Obajtek, sam niedysponujący jakimkolwiek doświadczeniem, ani naukowym, ani zawodowym, obejmuje funkcję z nominacji pana prezesa Kaczyńskiego, bo cieszy się, jak rozumiem, jego wielkim zaufaniem. No i mamy do czynienia z popełnianiem kardynalnych błędów w zarządzaniu tak istotnymi firmami z punktu widzenia naszego państwa, jak PGNiG, Orlen czy Lotos. Panie ministrze, podsumowując już powoli wszystko to, co zostało dzisiaj powiedziane, rozumiem, że jest zagrożenie brakami zarówno zarówno jeżeli chodzi o węgiel, jak i gaz. I my jako odbiorcy, jako społeczeństwo po prostu musimy się na to przygotować. Tak jest. Odpowiedzialny polityk powinien przygotować społeczeństwo na to, że będziemy musieli niestety ograniczać temperaturę w swoich mieszkaniach ze względów choćby ekonomicznych, o których mówiłem. Ciepło będzie wyjątkowo drogie, no, że będziemy musieli ponieść pewne wyrzeczenia. Natomiast coś, co będzie nam trudno jako społeczeństwu zaaprobować, no to jest ten niedowład czy też arogancja administracji państwowej. Panie ministrze, my powinniśmy się w związku z tym obawiać także o kwestie środowiskowe, no bo wiadomo, że jeżeli nie ma węgla, ludzie nie zamarzną, będą palić czymkolwiek. W tej chwili też się mówi, że w polskich składach węgla boją się tego węgla importowanego, ponieważ boją się reklamacji ze strony klientów z tego powodu, że węgiel nie jest najlepszej jakości zawsze. Tutaj też jest kolejny problem, o którym bardzo często się zapomina. Tak, to może być oczywiście problem. Węgiel musi być odpowiedniej jakości, czyli musi mieć określoną zawartość popiołu, wilgoci, siarki i tak dalej, odpowiedni skład popiołów chemiczny, no a przede wszystkim spiekalność tego węgla. Nie można w piecu palić węglem koksującym z różnych powodów. Natomiast tak, to jest wielki problem środowiskowy, że może pojawić się niska emisja, szczególnie w tych częściach miast, gdzie ilość tych pieców indywidualnych opalanych węglem czy koksem jest największa. No i wtedy ludzie będą palić drewnem odpadowym. To są często elementy drewniane, polakierowane, którym nie powinno się palić ze względów środowiskowych i tak dalej, i tak dalej. To będzie wielki problem. Także trzeba dołożyć wszelkich starań, żebyśmy tą zimę mogli jednak przetrwać w niezłej kondycji z umiarkowanie wysoką temperaturą, ale nie można lekceważyć tych zagrożeń i wyzwań, które są przed nami i zarówno przed administracją jak lokalną, jak i przed administracją centralną, no są wielkie wyzwania. Panie ministrze, jest takie słowo odmieniane przez wszystkie przypadki, słowo straszak. Wielu zastanawia się, czy będziemy używać go podczas nadchodzącego okresu grzewczego, czyli blackout. Może być aż tak źle? Nie, ja nie przewiduję tego, dlatego że my mamy moce w naszej energetyce wystarczające. Jesteśmy w tej chwili nawet eksporterem energii elektrycznej per saldo. Mhm. Tutaj akurat nasze zasoby węgla, fakt, że wydobywamy około 60-50 paru milionów ton rocznie węgla pod potrzeby energetyki i ciepłownictwa, no jest istotnym elementem w tej składance energetycznej. Natomiast no, wykluczyć się nie da lokalnego przeciążenia sieci. No, ludzie, gdy nie będą mieli węgla, no będą dogrzewać swoje mieszkania za pomocą elektrycznych grzejników, czyli wzrośnie nam
bardzo mocno obciążenie sieci dystrybucyjnej, sieci przesyłowej również, ale trzeba mieć świadomość, że system bezpieczeństwa energetycznego zakłada ochronę odbiorców indywidualnych, czyli inaczej mówiąc, zarówno jeśli chodzi o dostawy gazu, jak i dostawy energii elektrycznej, wszelkie ograniczenia będą dotykały odbiorców komunalnych w ostatnim etapie, czyli pierw ograniczenia w stosunku do przemysłu, a potem ograniczenia w stosunku do odbiorców komunalnych. Także tu nam nie grożą, nam zwykłym obywatelom Rzeczpospolitej, nie grożą nam jakieś wielkie niebezpieczeństwa. Ale trzeba mieć tą świadomość, że ze względu na bardzo wysoką cenę gazu, przemysł w części będzie sam rezygnował z wykorzystania tego gazu. Wczoraj mieliśmy sygnały z Anwilu, z azotów, że wycofują się z produkcji nawozów azotowych i innych surowców ze względu na bardzo wysokie ceny gazu. Także nam i tak zużycie gazu spadnie o 15%, takie są szacunki, ze względów czysto ekonomicznych. Po prostu zużycie gazu i u odbiorców komunalnych, i w gospodarce będzie mniejsze ze względów czysto ekonomicznych. Duch w narodzie nie ginie, panie ministrze. Nasi widzowie powołują się na bareje, trzeci stopień zasilania, albo sugerują, że jak będzie zimno, to będziemy musieli palić w piecach zdechłymi rybami z Odry. Taki śmiech przez łzy trochę. Pozdrawiamy pana bardzo ciepło. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Janusz Steinhoff, były wicepremier, były minister gospodarki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Nie mam pstrykanego długopisu, drodzy państwo. Także co złego, to nie ja, bo widzę, że to jest jakaś dyskusja na ten temat. To na chwilę pozwoliłam sobie oddać nam oddech od tych bardzo trudnych tematów, bo już za chwilę do trudnych tematów wrócimy. Państwa gościem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, między innymi o tym, co działo się wczoraj podczas Dnia Niepodległości Ukrainy, mówić będziemy, ale także porozmawiamy na temat szokujących wypowiedzi papieża Franciszka. Дорогі українці, вже майже ніч завершується наш головний день, день незалежності України. Наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш день незалежності буде, і 33-й, всі наступні. Скільки триватиме час на землі? Україна назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою. І це розуміють абсолютно всі у світі, від Радбезу ООН до всіх столиць без виключення. Тому не відступаємо з нашого шляху, боремось, дякуємо усім, хто нас підтримує, дбаємо про нашу державу, зберігаємо нашу єдність, також єдність, як сьогодні, як кожного дня протягом цих півроку. І жодного ворогу нас не здолати. Немає таких бомб, які можуть стерти свободу. І не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, що вірить у себе. Чаплина, наш біль сьогодні, станом на цю хвилину, 22 загиблих, з них 5 людей згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошукова рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть обов'язково. Змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде. I bardzo mi miło przywitać panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasador Polski w Moskwie, obecnie dyrektorkę Instytutu Strategii 2050. Kłaniam się, dzień dobry pani ambasador. Dzień dobry. Wszyscy spodziewali się, że ten wczorajszy Dzień Niepodległości Ukrainy będzie dniem niepodległości, ale bardzo krwawym. Niestety widać po tym, co mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, że te obawy przynajmniej w pewnej części się sprawdziły. Mnóstwo ataków rakietowych, bombowych, mnóstwo ofiar cywilnych, w tym dzieci. Czy pani zdaniem w tej chwili Federacja Rosyjska
podejmie po raz kolejny próbę jakiegoś takiego zmasowanego ataku? Czy to był jednorazowy, tak silny incydent ze względów no, takich symbolicznych, żeby pokazać Ukraińcom w dniu ich niepodległości, gdzie jest ich miejsce? To był atak na ludność cywilną. Im więcej jest tych terrorystycznych ataków na ludność cywilną, tym bardziej Rosja pokazuje swoją słabość na froncie militarnym, ponieważ nie jest w stanie Putin, jego reżim i jego armia osiągnąć celów militarnych, które zostały postawione, a przypomnę, że miała być to szybka wojna i opanowanie Kijowa, miało tam nie być już ani rządu, ani prezydenta Zełenskiego. Prezydent jest, rząd jest. Potem druga faza, to miało być szybkie zdobycie Donbasu. To także się nie udało. Nawet obwód doniecki cały czas nie jest przez armię rosyjską i bardzo dobrze oczywiście zdobyty. Co więcej, armia ukraińska przystąpiła do kontrofensywy. Nie takiej kontrofensywy w pełni lądowej, ale jednak przejęła inicjatywę strategiczną w okolicach Chersonia i na Krymie. Wszystko to pokazuje, że Putin nie tylko nie osiąga swoich celów, ale także w pewnych obszarach, a Krym jest bardzo ważny symbolicznie, jest stawiany przez Ukraińców do kąta. I to powoduje, że jedyny obszar, w którym może działać, bo tu ma potencjał, to jest taka masowa destrukcja i uderzenie terrorystyczne w ludność cywilną i to niestety robi. Będzie robił z nasileniem jeszcze większym, pani zdaniem? Myślę, że niestety tak, ponieważ nie mogąc pokonać Ukraińców militarnie, będzie próbował pokonać ich humanitarnie, psychologicznie i infrastrukturalnie. Rzeczywiście o tym się mówi mało, ale mamy do czynienia no, ze straszliwą dewastacją państwa ukraińskiego, takiej cywilnej infrastruktury, zarówno komunikacyjnej, jak i grzewczej, energetycznej. Idzie zima i ta zima będzie niezwykle ciężka dla Ukrainy. Mam nadzieję, że solidarność europejska, a będzie to także wojna energetyczna w Europie, o tym też powinniśmy sobie dzisiaj już otwarcie mówić, że to nie będzie taka zwykła zima także dla nas. Mimo tego powinniśmy okazywać tutaj solidarność Ukraińcom, żeby oni tę zimę przetrwali i żeby ten terroryzm zmasowany rosyjski ich nie pokonał. Panie ambasador, rozumiem, że pod słowami wojna energetyczna rozumie pani przede wszystkim szantaż, który będzie próbował stosować Władimir Putin wobec państw europejskich, także cenowy. To już jest coś więcej niż szantaż, bo szantaż to była sytuacja, w której Putin się domagał takich czy innych rozwiązań wokół Nord Streamu, zmniejszając troszeczkę ilość gazu, które przez ten Nord Stream szła. W tym momencie Putin odcina kolejne kraje od dostaw gazu. Pozostałe kraje trzyma na bardzo, bardzo cienkich ilościach tego gazu, dużo mniejszych niż Rosja jest w stanie dostarczać. Rosjanie wręcz decydują się na spalanie gazu po prostu tak w powietrze, byleby nie dostarczyć Unii Europejskiej. I to się dzieje z bardzo oczywistych powodów. Otóż rosyjska wojna i rosyjski budżet jest finansowany głównie z dochodów z ropy. Rosja może sobie pozwolić na to, żeby czasowo nie mieć dochodów z gazu, bo one nie są aż tak istotne. Natomiast Unia Europejska może zdywersyfikować dostawy ropy, nie może zaś tak łatwo zdywersyfikować dostaw gazu. I w związku z tym to jest wojna na przetrzymanie, na to, kto jest w stanie poświęcić więcej i spowodować, że albo Rosjanie zmuszą Europę do tego, że ulegnie, przestanie dostarczać broń, przestanie wspierać Ukrainę, a za to dostanie surowce, które będą zimą na 100% jeszcze bardziej odcinane. Albo Unia to przetrwa, ostatecznie odetnie rosyjskie surowce i więcej już nie będzie taka wrażliwa i podatna na rosyjskie szantaże. Ta zima będzie naprawdę istotna. Pani ambasador, a jaki scenariusz według pani jest najbardziej prawdopodobny? Unia Europejska to przetrzyma, wytrzyma? Społeczeństwa europejskie zrozumieją, że trzeba ponieść pewne koszty? Czy jednak Putin po raz kolejny będzie triumfował?
Bardzo dużo zależy od narracji polityków. Jak ktoś powiedział, cytuję kogoś, nie pamiętam kogo, ale jest to bardzo trafne. Potrzebujemy dzisiaj przywódców, liderów, polityków, nie technokratów, ale też bardzo odpowiedzialnych osób, które rozumieją, że nie można w takiej bieżącej przepychance wykorzystywać wszystkiego jedni przeciwko drugim, zapominając o tym, że jest większa stawka. I tą stawką jest pokonanie Putina. I teraz, jeżeli narracja przywódców europejskich będzie taka, musimy oszczędzać, musimy tę zimę przeżyć nieco inaczej, po to, żeby być niezależnym od rosyjskich surowców, po to, żeby obronić własną suwerenność, własne wartości, ale też własne bezpieczeństwo, także ekonomiczne. I także siły opozycyjne nie będą wyłącznie uderzać we władze we Francji czy w Niemczech, tylko będą to w jakimś stopniu rozumieć, ale też władze się dobrze do tego przygotują, bo jedną rzeczą jest kryzys energetyczny, drugą rzeczą jest to, że nie jesteśmy bezradni. Możemy napełniać zbiorniki, możemy poszukiwać dobrych kontraktów, możemy już teraz, i to jest bardzo ważne na przykład dla Polski, bo akurat to się w Polsce nie dzieje, przygotowywać się do oszczędności w zimie. To znaczy, żeby powiedzieć, że te oszczędności będą konieczne, zacznijmy od instytucji publicznych, nie będzie. Panie ambasador, ale przecież pani doskonale wie, przepraszam, że wchodzę w słowo, że to jest niemożliwe. Przecież pani doskonale wie, jaką narrację mają przedstawiciele rządu i że mamy tak naprawdę pełno wszystkiego, pełno węgla, pełno gazu, świetną sytuację budżetową. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze nigdy nie powiedział ludziom, że może być ciężko, że trzeba zacisnąć pasa, że czegoś może zabraknąć. No nie ma takiej retoryki ze strony rządu, no i zaryzykuję stwierdzenie, że chyba jej nie będzie. Ja myślę, że taka retoryka w pewnym momencie już nie tyle będzie, co realia będą tak oczywiste i w zasięgu ludzi, że to będzie musiało być powiedziane. I teraz część tego to jest rzeczywiście, to są niedopatrzenia rządu, ale część tego to jest wojna. I w tej części naprawdę rząd może mówić, że wojna powoduje, że oszczędności są konieczne, ale równocześnie rząd musi sam od siebie zacząć te oszczędności. Nie tylko wołać do ludzi, zaciskajcie pasa, ale sam pokazywać dobrze. W budynkach rządowych temperatura będzie zimą 19 stopni, nie więcej. Także w Kancelarii Rady Ministrów, także w Pałacu Prezydenckim. No to jest taki symbol. Ludzie rozumieją, że to dotyczy wszystkich, a nie tylko tych szeregowych obywateli, a inni mają tak, jak było. I wówczas też jest większe zrozumienie do tego, że to jest wojna, która nas wszystkich dotyczy. Jesteśmy tu wewnętrznie, politycznie w Polsce podzieleni, ale są pewne rzeczy, które są ponad tymi podziałami. Nie chcemy być zależni od rosyjskich surowców, bo te surowce finansują wojnę i powodują, że my nie mamy suwerennych możliwości decyzji. Musimy słuchać i liczyć się z tym, co nam Putin dyktuje z Moskwy. Pani ambasador, to teraz zmiana tematu na śmierć Darii Duginy, czyli córki Aleksandra Dugina, głównego ideologa Kremla, doradcy prezydenta Władimira Putina. Wczoraj papież Franciszek wprawił w osłupienie chyba większość świata, twierdząc, albo właściwie zacytuję, może nie będę tego interpretować, tylko zacytuję. Myślę o tej biednej dziewczynie wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu. Niewinni płacą za wojnę. Niewinni. Powiedział papież Franciszek, głowa Kościoła katolickiego o córce Aleksandra Dugina, dziennikarce, która mówiła o tym, że Ukraińcy nie są ludźmi, bo ona to powtarzała w wielu programach telewizyjnych wielokrotnie. Jak pani ocenia taką wypowiedź papieża Franciszka i jak to jest w ogóle możliwe, że doszło do tego, że głowa Kościoła mówi takie rzeczy? To jest, delikatnie mówiąc, bardzo niefortunna wypowiedź i jej sens całkowicie mija się z realiami, z którymi mamy do czynienia. Ja sobie wyobrażam jeszcze dyskusję o tym, czy absolutnie wszyscy Rosjanie są odpowiedzialni za to, co się dzieje w Rosji. Moje osobiste przekonanie jest takie, że oczywiście wszyscy zawsze jakoś zbiorowo odpowiadamy za własne państwo, ale pewni Rosjanie się sprzeciwiali, robili co mogli, żeby do tego nie doszło. Dzisiaj z tego kraju uciekają albo
są w więzieniach. Jednak o nich warto pamiętać. Warto nawet, no ja szanuję te osoby, zwłaszcza te, które są w więzieniach, czy te, które odważnie, ryzykując życiem, zdrowiem, a już na pewno zamożnością, pracą, karierą, powiedziały nie. Takich ludzi nie jest większość w Rosji, ale oni są, pamiętajmy o nich. Natomiast na pewno Dugina nie należała do tych ludzi, wręcz odwrotnie, miała straszne wypowiedzi nacjonalistyczne, antyhumanitarne, nie mieszczące się w żadnym kanonie wartości szanujących człowieka. I oczywiście papież być może mieć taki pogląd, w jaki sposób z takimi ludźmi należy walczyć. Czy ataki terrorystyczne, mogę sobie wyobrazić, że ataki terrorystyczne z punktu widzenia głowy Kościoła katolickiego nie są najlepszym rozwiązaniem. Natomiast mówienie, że ona jest niewinna, nieodpowiedzialna za to, co się dzieje, to się kompletnie mija z rzeczywistością i jest bardzo niefortunne. Jak do tego mogło dojść? No podejrzewam, że papież nie ma dobrej informacji. I tu rzeczywiście jest ten przykład złych doradców. Trzeba jednak sobie uświadomić, że papież ma kompletnie inny taki background kulturowy, nie europejski. I w związku z tym musi polegać na tym, co ludzie naokoło niego mówią, co mu doradzają. On ponosi odpowiedzialność oczywiście za to, jakich sobie doradców dobiera. No niemniej najwyraźniej ma złych. I to powoduje jakąś utratę zaufania do niego i do w ogóle przekazu Kościoła katolickiego, tak myślę, więc jest to bardzo niefortunne. Tym bardziej, że no, przynajmniej jeżeli się nie ma pojęcia na jakiś temat, to trzeba pamiętać o tym, że milczenie jest złotem. Może to byłoby lepsze wyjście niż tego typu sformułowania. Panie ambasador, jeszcze teraz kolejna rzecz dotycząca takich relacji w Unii Europejskiej między Unią a Ukrainą, może w ten sposób, bo teraz wiemy, że Niemcy mają zapowiedzieć i miejmy nadzieję zrealizować no, bardzo duży pakiet pomocowy dla Ukrainy. Czy pani zdaniem to jest dobry sygnał jakiejś zmiany w Niemczech pod rządami kanclerza Olafa Scholza, czy to jest znów zapowiedź, która się nie zrealizuje, bo takie sytuacje już mieliśmy wcześniej? I czy rzeczywiście widzi pani jakąś zmianę w tej postawie niemieckiej względem Ukrainy? Postawa niemiecka cały czas przeżywa ewolucję. Aha. Przypomnijmy, że jeszcze przed wybuchem tego konfliktu Niemcy były powiązane Nord Streamem, intensywnymi dostawami gazu i innymi kontaktami ekonomicznymi i uważały ten obszar współdziałania z Rosją za nietykalny. W momencie wybuchu wojny to się zmieniło, Nord Stream został odcięty. Niemcy absolutnie jednoznacznie mówią, że odcinają się jak tylko najszybciej się da, zarówno od gazu rosyjskiego, jak i ropy. W obszarze ropy zresztą dosyć sporo zrobili i już około 30% zmniejszyli zakupy ropy z Rosji. Natomiast to, co jest problemem ze strony niemieckiej, obecnego rządu, bo społeczeństwo jest dużo bardziej, powiedziałabym, takie nastawione na pomaganie Ukraińcom w tym wymiarze militarnym niż rząd. Otóż rząd zapowiada, robi z tego część, potem się wypowiada radykalnie, potem znowu robi dwa kroki do tyłu i powstaje taki chaos informacyjny i nawet trudno wówczas docenić to, co Niemcy rzeczywiście robią, a jednak robią, ponieważ ten chaos informacyjny, te niespełnione obietnice, te dwa kroki do przodu, jeden do tyłu powodują, że Niemcy bardzo tracą w opinii europejskiej, a zwłaszcza tutaj w naszym regionie, bo my tutaj w regionie no, czujemy się dużo bardziej zagrożeni. Teraz to, co Niemcy powinni zrobić, to jest absolutnie odejść od wszelkich przekonań, że broń do Ukrainy powinna iść tylko jakaś tam defensywna, a nie ofensywna. I tutaj w tym kierunku Niemcy idą, ale zdecydowanie zbyt wolno. I to, co jest kluczowe, i mam wrażenie, że to jest największa zmiana, która się dokonała w ostatnich tygodniach, to jest jednak decyzja, że Niemcy nie będą blokowali, wstrzymywali, ograniczali pomocy budżetowej, która idzie z Unii Europejskiej, a także
także z Niemczech do Ukrainy. Niemcy to jest jednak największa gospodarka europejska i jeżeli nie są w stanie z jakichś powodów także ideologiczno-ideowych dostarczać broni tyle, ile warto by było, to niech dostarczają pieniądze. Te pieniądze są dzisiaj, o tym się mówi mniej, bardzo Ukrainie potrzebne. Ukraina straciła około 45% swojego PKB. Bez wsparcia budżetowego to państwo po prostu się załamie. Pani ambasador, to skoro już przy Niemcach i przy głównych graczach Unii Europejskiej jesteśmy, to ja jeszcze muszę panią zapytać o pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego i jego dość szokującą wypowiedź dotyczącą tego, że zdecydowanie większym zagrożeniem dla naszej suwerenności jest Zachód, a nie Wschód. I że my lepiej rozumiemy Putina i lepiej jesteśmy w stanie się dostosować do ewentualnego ataku, jak rozumiem, ze strony Rosji, niż do ataku ze strony Zachodu. Nie będę pani pytać, czy te wypowiedzi są szkodliwe, bo no, to jest oczywiste. Natomiast pytanie, jak pani zdaniem one mogą wpłynąć po pierwsze na polskie społeczeństwo i czy w ogóle? I po drugie, jak to jest w ogóle możliwe, że jeden z głównych doradców Jarosława Kaczyńskiego, bo Zdzisław Krasnodębski ma duży autorytet w Prawie i Sprawiedliwości, mówi takie rzeczy? Mnie się tu nasuwa słowo nieodpowiedzialność. Taka nieodpowiedzialność absolutnie z najwyższej półki, ponieważ dotyka fundamentów polskiej racji stanu. Fundamentem polskiej racji stanu jest bycie częścią Zachodu, bo wówczas realnie jesteśmy w stanie dać odpór dybaniu rosyjskiemu na niepodległość Polski, a dzisiaj w sposób militarny na niepodległość Ukrainy. Czy Polska sama bez Stanów Zjednoczonych, nawet bez Niemiec z wszystkimi ich problemami, bez Francji, bez Włoch, byłaby w stanie tak wesprzeć Ukrainę, jak dzisiaj Ukraina jest wspierana przez Zachód. Wszyscy wiemy, no każdy człowiek właściwie racjonalnie myślący w Polsce, a myślę, że to jest zdecydowana większość naszego społeczeństwa, wie, że Polska przy całym naszym słusznym zaangażowaniu sama nie dałaby rady. A to znaczy, że musimy działać zespołowo i nawet jeżeli są podziały wewnątrz Zachodu, one są, to my musimy znajdować sposób na działanie zespołowe, a nie stawiać na równi możliwości militarnej inwazji z Zachodu i ze Wschodu, bo to po prostu nie jest prawda. To mąci ludziom w umysłach, jeżeli ktoś ufa Prawu i Sprawiedliwości, a są tacy ludzie, głosowali, ufają, to jest zrozumiałe i nagle dostają taką informację, to zaufanie jest po prostu nadużyte. Jest nadużyte w sposób nieodpowiedzialny i wbrew polskiej racji stanu, narażając bezpieczeństwo tych ludzi, nas wszystkich. Tylko teraz pytanie, jakie konsekwencje może mieć taka retoryka? Bo Zdzisław Krasnodębski to nie jest pierwsza osoba, która ostatnio zszokowała swoimi wypowiedziami. Mieliśmy Annę Zalewską, była minister edukacji, która mówiła o tym, że Unia jest totalitarna, to chyba mniej więcej tak to brzmiało. Mamy Zbigniewa Ziobrę, który mówi, że brak pieniędzy z KPO to jest wina Niemców. Widać już, że ta retoryka zagęszcza się i zaczyna tak coraz ostrzejsza być w swoim takim sygnale wysyłanym do ludzi. Tylko pytanie, czy teraz to jest wyłącznie, według pani, gra na użytek wewnętrzny, wyborczy, partyjny, czy to już poszło tak daleko, że można stawiać tezę, że rzeczywiście rząd Zjednoczonej Prawicy po prostu chce nas z Unii wyprowadzić? Takie nieodpowiedzialne, czasami wręcz nienawistne słowa zawsze mają swoje bardzo duże koszty. Zarówno w takiej atmosferze zaufania społecznego i spójności społecznej w Polsce, a dzisiaj bardzo tego potrzebujemy, jak i zaufania wewnątrzunijnego, bo oczywiście nawet jeżeli nie ma dzisiaj reakcji z Zachodu bezpośrednio na te wypowiedzi i są raczej zachodni gracze, próbują to przemilczeć, to wszystko to jest słyszane i podważa wzajemne zaufanie między Polską a krajami, z którymi owszem możemy się w tym czy w tamtym nie zgadzać, ale powinniśmy wspólnie działać. Przecież wspólne sankcje rząd polski uważa za słuszne i fundamentalne, istotne. Jak mamy mieć wspólne sankcje,
z kimś, kogo oskarżamy o to, że może nas zaatakować. Ja nie chcę mówić, do czego to może doprowadzić w przyszłości, bo my tego po prostu nie wiemy. Ja się obawiam, że doraźny, bardzo przyziemny interes polityczny związany z nadchodzącymi wyborami powoduje, że racja stanu Polski, a naszą racją stanu jest bycie częścią Zachodu, jest spychana do kąta po to, żeby chwilowo wywołać emocje, które miałyby jakoś przechylić poparcie ku rządzącym i przynieść im zwycięstwo wyborcze. Każda partia walczy o zwycięstwo wyborcze, to jest normalne, ale są pewne granice. I tą granicą na pewno jest racja stanu. Tego nie wolno naruszać. To jest coś absolutnie wykraczające poza wygraną tej czy innej partii w nadchodzących wyborach. To jeszcze jedna rzecz, pytanie już takie czysto pod kątem do pani jako dyplomatki także, bo już od kilkunastu dobrych tygodni mówiło się o tym, że Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w dniach 15-16 listopada. Stawialiśmy sobie pytania, czy to jest w ogóle możliwe, żeby on tam się pojawił, czy inni to zaakceptują. No teraz już mamy potwierdzenie, że Putin na szczycie G20 będzie, co wydaje się sytuacją zupełnie nieprawdopodobną. Jak pani zdaniem kraje wolnego świata powinny zachować się w momencie, kiedy Władimir Putin na tym szczycie się pojawi? A właściwie przywódcy krajów wolnego świata. To wbrew temu, co nam się tutaj w Polsce wydaje, nie jest wcale takie nieprawdopodobne. Inwazja rosyjska w Ukrainie wykracza jej efekt daleko nawet poza nasz region i Europę. Jest tu bardzo ważna rozgrywka globalna, rozgrywka, w której kraje od dawna już kontestujące przywództwo amerykańskie i uważające, że to, co my nazywamy światem opartym na zasadach, jest tak naprawdę tylko światem opartym na zachodnich zasadach, amerykańskich zasadach, służące tylko Stanom Zjednoczonym i światowi zachodniemu, i tę całą sytuację te państwa postrzegają jako szansę na to, żeby Amerykę trochę zmarginalizować. To nie jest to słowo, ale ograniczyć jej możliwości wpływu, a tym samym zbudować swoje możliwości wpływu. I wśród tych państw są oczywiście Chiny, to jako główny oponent, ale to także jest Turcja, Indonezja, Indie. I to ta sytuacja wokół szczytu G20 dokładnie odzwierciedla tę niezwykle ważną rozgrywkę. I teraz, jeżeli kraje zachodnie by powiedziały, kraje G7, to my na ten szczyt nie przyjedziemy, to okazałoby się, że szczyt mógłby się odbyć bez nich, a z Władimirem Putinem. I to nie jest dobre rozwiązanie. Równocześnie przyjeżdżając tam, będą musiały siąść do stołu z Władimirem Putinem. Myślę, że to zostanie rozwiązane w jakiś taki sposób, że jednak do stołu nie siądą. Bardzo jasno zostanie wyrażona krytyka prosto w twarz Putinowi. Ale jednak dzisiaj pozycja Zachodu jest taka, że Stany Zjednoczone i G7 nie mogą powiedzieć, nie przyjedziemy i wszystko się zawali. Okazuje się, że nie, tak nie jest, i to są realia, z których musimy sobie zdawać sprawę i po prostu je akceptować. Ale jednocześnie stwierdzi, że są przerażające, bo rzeczywiście dopasowanie się do takiej sytuacji to jest właściwie... Znaczy, każde wyjście jest złe. Co by nie powiedzieć? Każde wyjście jest złe, ale dobrze, że o tych szerokich realiach mówimy, bo to jeszcze bardziej uwypukla, jak bardzo ważne jest, żeby Polska nie była jakąś łódeczką na oceanie samotną w sztormie, bo mamy do czynienia z takim sztormem globalnym, a jednak była przyczepiona do jakiegoś dużego lotniskowca, którym jest Zachód. I naprawdę wszystko to, co dzisiaj nas nieodpowiedzialnie od niego odrywa, bo ktoś chce sobie tu i teraz wygrać wybory. No, prawdę powiedziawszy, trochę nie ma słów, żeby to opisać. Zgadzam się. Bardzo dziękuję pani ambasador za wizytę u nas. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, obecnie dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Pozdrawiam panią bardzo ciepło, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. I to wszystko.
wszystko w dzisiejszym programie. Jutro piąteczek przed nami, także już Państwa zapraszamy na godzinę 9. Przetrwaliśmy prawie już ten pierwszy powakacyjny tydzień, ale to oczywiście dzięki Państwa wsparciu, więc mam nadzieję, że jutro go także nie zabraknie. Kłaniamy się bardzo nisko. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa. Do jutra.